Remi Gruchała, dzień dobry Remi. Dzień dobry, witam. Konferencja za nami, jak wrażenia? Bardzo dobrze, chyba dobrze, tak mi się wydaje. Muszę sobie obejrzeć jeszcze na chłodno. Rozruszałeś się dzisiaj, widziałem trochę tam i przy wsparciu GSP, żeście na Miśka wsiedli ostro. No dzisiaj tak. No mieliśmy tam parę spraw do załatwienia, do pogadania, parę rzeczy do wyjaśnienia, także trzeba było wyjaśnić sobie. Dzisiaj wyjaśnia się w internecie, dzisiaj wyjaśnia się te sprawy od razu na bieżąco online. No, w piątek wyjaśnimy też w klatce z moim rywalem. A co do Miśka macie tak naprawdę? No jest tam parę rzeczy. Parę rzeczy robił takich niestosownych, na przykład udostępniał jakieś głupoty. Znaczy ktoś mu coś napisał z fejkowego konta, a on to udostępniał. To no. Może jest kwestia tego, że wy czujecie internet, a on może średnio, bo po prostu jest innym pokoleniem. To nie jest nawet dwie dekady, ale co najmniej cztery. No ale to jak nie czuje internetu, to niech wraca na bazar. Słyszeliście to? Dobra, okej. Okay. Jak w ogóle twoje przygotowania? Bo powiedziałeś, że z wieloma kolegami trenowałeś, przygotowywałeś się. Rozmawialiśmy bodajże miesiąc temu. Ten miesiąc to był taki przepracowany solidnie? Tak. Trenuję z zawodnikami walk na gołe pięści. Z moimi kolegami. Z kolegami u mnie w mieście, w Chojnicach. Z kuzynem. Z kolegą takim. No, trenuję z dobrą ekipą. Jeżdżę na różne treningi. No, trenuję dwa razy dziennie, także myślę, że będzie dobrze. Udało ci się pojechać do Różala gdzieś na chwilę? Nie, jeżdżę do innego chłopaka, do kolegi z Gromdy też. I tam też mam bardzo mocne treningi, bardzo. Także... Różal mówił, że kojarzy ciebie, gdzieś macie wspólnych znajomych, chyba z towarzystwa motocyklowego. Tak. Pasjonujesz się motocyklami jeszcze dodatkowo? Różnie, ja się pasjonuję szybką jazdą, wszystkim, prędkością. A tak naprawdę kto zwycięży w 29? No ja. Jesteś naprawdę przygotowany tak, że nie ma wątpliwości, że zwyciężysz? Można na mnie stawiać pieniądze. Tylko mały kurs jest. Mały kurs, bo rywal co, nie przygotuje się na tyle dobrze, nie zaskoczy czymś? Nie wiem. Ale obserwowałeś, co się robi w ogóle? No ale nic nie wrzuca, on nie ma Instagrama. Nic nie wrzucę, jakieś tam fotki z treningów, no ale co mi po zdjęciu, nie? Ja też mogę iść sobie zrobić zdjęcie z kimś. No, także... Czyli co, całkowita zagadka? Zagadka, ale mi nie robi z kim. Ja mówiłem, rywal mi jest obojętny, wchodzę i robię swoje. Remi, w takim razie tak, życzę powodzenia, dobrej walki, tak jak zawsze mówię, zwycięży lepszy i żebyście sobie krzywdy nie zrobili, żeby była to prawdziwa sportowa walka. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.